Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki podczas sprawozdania z sytuacji w kraju w obliczu pandemii koronawirusa poinformował, że szczyt zachorowań na COVID-19 jeszcze nie nastąpił. Możemy się go spodziewać w maju lub w czerwcu. Sytuacja w Europie, sytuacja szczególnie w Europie Zachodniej, powoduje, że mamy w sobie bardzo wiele niepokoju. Widzimy, w jaki sposób przyrasta liczba zachorowań w Europie Zachodniej. Widzimy, że te przyrosty są bardzo szybkie. I one też powodują, że ten nieuzasadniony optymizm, który niektórzy komentatorzy próbują już dzisiaj generować, nie jest właściwym podejściem. Dzisiaj na tym etapie rozwoju koronawirusa wiemy, że musimy być cały czas poddani ogromnej dyscyplinie, ogromnym dodatkowym wysiłkom, rygorom, obostrzeniom dotyczącym dystansowania społecznego, że musimy przestrzegać wielu zasad, wielu procedur, że jesteśmy w dużym stopniu cały czas jeszcze na początku walki z koronawirusem. Jeśli nadal będziemy podchodzili z żelazną dyscypliną, z taką dyscypliną, z jaką do walki z koronawirusem podchodzi społeczeństwo polskie, jeśli nadal będziemy przestrzegali kwarantanny tak dobrze jak do tej pory, albo może nawet lepiej, to jestem przekonany, że będziemy w stanie poradzić sobie lepiej niż wiele innych krajów z pandemią koronawirusa. Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami gdzieś w maju, czerwcu. Prawdopodobnie, jak mówi wielu ekspertów, promienie ultrafioletowe będą z całą pewnością pomocne w walce z koronawirusem, ale chcemy do tego czasu ograniczyć ilość zachorowań, a w szczególności wypłaszczać krzywą zachorowań. Dostępny sprzęt ochrony osobistej to bardzo ważny aspekt walki z koronawirusem. Dzisiaj mamy tego sprzętu cały czas jeszcze za mało, ale staramy się pozyskać go ze wszystkich kierunków świata i staramy się również odtworzyć produkcję krajową. Rozdysponowano już blisko 3 miliony rękawiczek, blisko 500 000 litrów płynu dezynfekcyjnego dla szpitali. Gotowe są zapasy na kolejne tygodnie, 31 milionów maseczek medycznych. Rozdysponowano również 7 milionów maseczek medycznych dla szpitali. Pozyskujemy nowe liczby, nowe ilości maseczek, fartuchów ochronnych, kombinezonów, gogli i respiratorów. Tworzymy nowe oddziały zakaźne, to dlatego utworzonych zostało 20 szpitali jednoimiennych. Już teraz do laboratoriów trafiło dodatkowe 150 tysięcy testów. Raz jeszcze zaapeluję o to, żeby zachować tę podstawową zasadę, co do której niemal wszyscy eksperci na całym świecie są zgodni. Dystansowanie społeczne i zasady higieny, to co podkreślamy od kilku tygodni. Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce i kolejne zgony. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 99 nowych pacjentach i o 4 ofiarach śmiertelnych. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został potwierdzony nieco ponad miesiąc temu, 4 marca. W tym czasie zachorowało w naszym kraju 4201 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 99 przypadkach i 4 ofiarach śmiertelnych. To 40-letnia kobieta leczona w Krotoszynie, 61-letni mężczyzna z Wrocławia, 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie i 87-letni mężczyzna leczony w Tychach. Łącznie z powodu koronawirusa zmarło w Polsce już 98 osób. Jednocześnie wyleczono 162 pacjentów. W związku z pandemią także produkcja rolna przeżywa czas kryzysowy. Obecnie polscy przedsiębiorcy mają problem z eksportem. Stąd rusza akcja zachęcająca Polaków do zakupów produktów wytworzonych przez naszych przedsiębiorców.
Przez pandemię koronawirusa zrywają się kanały dystrybucji żywności. Coraz trudniej ją eksportować, zwrócił uwagę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że przedstawiciele branż produkujących żywność podczas dzisiejszej wideokonferencji zwrócili uwagę, że najważniejszym elementem jest to, aby Polki i Polacy chcieli zwiększyć zakupy polskiej żywności. Polscy rolnicy, producenci żywności czują się odpowiedzialni za wyżywienie nas Polaków, za wyżywienie swoich sióstr i braci mieszkających również w miastach. Tak chcą i proszą o to, żeby polscy konsumenci, żeby polskie społeczeństwo było solidarne z polskimi rolnikami. Stąd akcja Kupuj świadomie produkt polski. Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to, co kupują, i aby starali się, mając do wyboru różne produkty na sklepowych półkach, wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju, bo to wspiera rozwój naszej gospodarki, to wspiera walkę z kryzysem, to wspiera naszych przedsiębiorców. Prezydent Andrzej Duda dodał, że nawet z trudnych sytuacji rodzi się zawsze jakieś dobro. Dlatego wyraził nadzieję, że po zakończeniu epidemii Polacy będą przyzwyczajeni do kupowania rodzimych produktów i będą wspierać swoich przedsiębiorców. Ponad 8 tysięcy polskich żołnierzy angażuje się w walkę z epidemią koronawirusa. Wojsko pomaga chronić granice, transportuje żywność i leki oraz opiekuje się potrzebującymi. W walce z epidemią chińskiego koronawirusa użyto wszelkich środków. Do działania zostało zaangażowane także Wojsko Polskie. Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 8383 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1068 jednostek sprzętu. Żołnierze między innymi chronią granice, wspólnie z policją patrolują ulice, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami i rodzinami medyków. Poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na pomoc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej może liczyć prawie 1000 kombatantów, a także 500 osób starszych. Dodatkowo ponad 1000 polskich podchorążych pomaga pielęgniarkom, lekarzom oraz ratownikom medycznym w izbach przyjęć, a także na szpitalnych oddziałach. Ministerstwo Obrony Narodowej utrzymuje ponadto w gotowości 14 wojskowych szpitali oraz 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Poczta Polska nie zajrzy do naszych listów, uspokaja Ministerstwo Cyfryzacji. Prawdopodobnie będzie mogła zeskanować przesyłkę i wysłać nam drogą elektroniczną, ale wyłącznie na naszą prośbę. Wcześniej pojawiły się informacje o nowych, kontrowersyjnych uprawnieniach poczty. Rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają nam ułatwić życie w czasie epidemii koronawirusa. Wśród propozycji znalazły się nowe uprawnienia dla Poczty Polskiej. Wczoraj pojawiły się informacje, jakoby poczta miała uzyskać prawo do otwierania naszej korespondencji. To jednak nieprawda, zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji. Opracowane rozwiązania zakładają, że Urząd Pocztowy mógłby otworzyć skierowany do nas list, zeskanować go, a następnie przesłać nam drogą elektroniczną. Nastąpi to jednak wyłącznie na wniosek adresata. Tak jak obecnie, cały proces dostarczenia wiadomości będzie objęty tajemnicą pocztową. Podobne rozwiązania stosują także inne kraje na całym świecie. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pracę nad aplikacją, która pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Już teraz programiści i testerzy sprawdzają jej skuteczność. Protego, tak Ministerstwo Cyfryzacji nazwało aplikację, która za pomocą łączności Bluetooth będzie monitorowała możliwe zagrożenie koronawirusem. Nad projektem pracowała społeczność polskich programistów. Chcemy, aby wyglądało to następująco. Użytkownicy telefonów komórkowych instalują na nich naszą aplikację. Do jej działania konieczny jest włączony stale Bluetooth. Dzięki niemu nasze urządzenie komunikuje się z urządzeniami innych użytkowników aplikacji. W sytuacji, w której okazuje się, że któraś z osób, z którą mieliśmy kontakt zarejestrowany przez nasz telefon, w ciągu ostatnich 2 tygodni zachorowała, aplikacja poinformuje nas o możliwym ryzyku. Ważne jest to, że poprzez aplikację nie dowiemy się, kto konkretnie zachorował, ponieważ osoba zakażona informuje o tym anonimowo. Dowiemy się za to, że jesteśmy w grupie ryzyka i powinniśmy odbyć kwarantannę. Dane z aplikacji będą kierowane także do inspekcji sanitarnej, a to ułatwi szybszy kontakt z osobami zakażonymi. Jednak aby takie rozwiązanie było skuteczne i zapewniało bezpieczeństwo, potrzebna jest solidarność całego społeczeństwa. Prawie 70 tysięcy osób zmarło na COVID-19. Epidemia koronawirusa dotknęła każdy region świata.
Ponad 1 270 000 osób zachorowało na COVID-19. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych, prawie 340 tysięcy. Na drugim miejscu znajduje się Hiszpania, a zaraz za nią Włochy, które mają poblisko 130 tysięcy przypadków. Mi nivel de neumonía no era muy grave. Ponieważ moje objawy zapalenia płuc nie są zbyt poważne, mogłam wrócić do domu. Dali mi trochę antybiotyków, a potem mnie wypuścili ze szpitala. Powiedzieli tylko, żebym została we własnym pokoju i była szczególnie ostrożna przy wychodzeniu z pokoju do toalety, z której korzystają także moi współlokatorzy. W Stanach Zjednoczonych zmarło ostatniej doby 1200 osób, najwięcej, ponad 500 w stanie Nowy Jork. Liczba zgonów rośnie, to są złe wieści. W Nowym Jorku zmarło w sumie ponad 4000 osób. Modlimy się za każdą z ofiar i ich rodziny. W stosunku do poprzedniego dnia liczba zgonów w Nowym Jorku spadła o 36 osób. Mamy nadzieję, że widzimy właśnie stabilizację sytuacji w najgorętszych regionach. Zobaczymy, co się stanie w ciągu najbliższych kilku dni. Władze wszystkich państw dotkniętych epidemią koronawirusa nadal apelują do obywateli, by nie wychodzili z domów bez potrzeby. Nie ma nic gorszego niż rozluźnienie. Oznaczałoby to, że wszystkie wysiłki i poświęcenia, które czynimy, byłyby na nic i że będziemy nadal rozprzestrzeniać wirusa. Tak więc absolutnie nie wolno nam ulegać pokusie. Nawet jeśli są święta i pogoda jest ładna, nie dajcie się skusić. Zostańcie w domu jak to tylko możliwe. Izolacja to na razie jedyne możliwe i skuteczne zahamowanie epidemii. Ostatniej doby w Korei Południowej pojawiło się tylko 47 nowych przypadków. Mimo że liczba nowych przypadków spadła do mniej niż 50, trudno jest ocenić trend z tą jednorazową liczbą. Widzimy, że zmniejszona liczba testów w ciągu weekendu z 10 do 6 tysięcy przyczyniła się do spadku liczby nowych pacjentów. Z powodu zakażenia koronawirusem na całym świecie zmarło prawie 70 tysięcy osób. Wielka Brytania przetrwa epidemię koronawirusa, powiedziała brytyjska królowa Elżbieta II. Zwracając się do swoich obywateli, podkreśliła wartość samodyscypliny i determinacji. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II wygłosiła orędzie do narodu. Zwracam się do państwa w czasie, który jak wiemy jest coraz trudniejszy. To czas zakłóceń w życiu naszego kraju, zakłóceń, które przyniosły niektórym żal, wielu trudności finansowe, a także ogromne zmiany w codziennym życiu. Brytyjska królowa podziękowała pracownikom ochrony zdrowia oraz wszystkim służbom za walkę z epidemią koronawirusa. Podziękowała także społeczeństwu za odpowiedzialne zachowanie na co dzień. Chcę również podziękować tym z państwa, którzy pozostają w domu, pomagając w ten sposób chronić bezbronnych i oszczędzić wielu rodzinom bólu, jaki już odczuwają ci, którzy stracili bliskich. Wspólnie walczymy z tą chorobą i chcę państwa zapewnić, że jeśli pozostaniemy zjednoczeni i zdecydowani, to pokonamy ją. Elżbieta II wskazała, że dla wielu czas społecznej izolacji to okazja do namysłu i wyciszenia. Choć samotność może być czasami trudna, wielu ludzi wszystkich wyzwań odkrywa, że jest to okazja do spowolnienia, zatrzymania się i refleksji w modlitwie lub medytacji. Brytyjska królowa wyraziła jednocześnie nadzieję, że epidemia wkrótce przeminie. Powinniśmy pocieszać się, że choć mamy jeszcze wiele do zniesienia, powrócą lepsze dni. Znów będziemy z naszymi przyjaciółmi, znów będziemy z naszymi rodzinami, znów się spotkamy. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło już prawie 5 tysięcy osób. Dotychczas zaraziło się 47 tysięcy. Wśród nich jest brytyjski premier Boris Johnson. Przez ostatnie 10 dni leczył się w domu. Ze względu na brak poprawy wczoraj trafił do szpitala. 21 kwietnia w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się konferencja poświęcona tematyce nowych mediów. Ze względu na panującą w kraju epidemię wydarzenie będzie miało formę cyfrową. Cyfrowy świat, rzeczywistość czy fikcja? To już kolejna odsłona konferencji o nowych mediach. Od kilku lat jest ona przygotowywana przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z wykładowcami.
Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem za pomocą referatów naukowych. Do udziału w konferencji zachęca dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w WSK SIM dr Dorota Żuchowska. 21 kwietnia, konferencja Cyfrowy Świat, Rzeczywistość czy Fikcja, nowe media, więc konferencja całkowicie też przez internet. Jeżeli ktoś by był zainteresowany czy wygłoszeniem wykładu, bo też taka będzie możliwość w panelach, czy posłuchaniem naszych gości z zagranicy, będą profesorowie z Filipin, z Uniwersytetu Świętego Tomasza, to strona www.nowemediawskasim.edu.pl. Serdecznie zapraszamy. Na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób można wziąć udział w konferencji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 9 kwietnia. I wiadomość z ostatniej chwili. Wicepremier Jarosław Gowin podał się do dymisji. Jako swojego następcę wyznaczył minister Jadwigę Emilewicz. Gowin nadal pozostanie liderem Porozumienia. Ugrupowanie ma pozostać częścią Zjednoczonej Prawicy i nadal ma współtworzyć rząd. I tą informacją kończymy informację dnia. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.